No cześć, witajcie kochani. Słuchajcie, sezon na szparagi się zaczął i ja Wam dzisiaj pokażę, jak przygotowuję szparagi z parmezanem. Zapraszam. Tutaj mam pęczek zielonych szparagów, pół małej czerwonej cebuli, już ją pokroiłam w kosteczkę, 90 g parmezanu, łyżka oliwy z oliwek, łyżka oleju kokosowego i pół łyżeczki soli. Piekarnik już nagrzewam do 200 stopni, grzanie góra-dół. I teraz słuchajcie, będę obierać szparagi, ale tylko na takiej długości. I słuchajcie, jak chcecie, możecie sobie tutaj te końcówki odłamać. Ja ich odłamywać nie będę, tylko sobie je tutaj delikatnie przytnę. Chociaż nie każdą, ponieważ one, słuchajcie, dzisiaj świeżutkie kupiłam. I one stały oczywiście w wodzie. Także delikatnie je tylko sobie zetnę. Tu właśnie rozmawiałam z panem, który te szparagi właśnie sprzedaje i ma je na polu. I słuchajcie, jak to on mówi, że są różne szkoły, czy odłamywać te końcówki, czy nie odłamywać. No i on mi tutaj podpowiedział właśnie, żeby nie odłamywać, bo i tak są miękkie po przyrządzeniu. Także zróbcie, jak uważacie. Zobaczymy, jakie moje wyjdą. I już teraz obieram ostatnią szparagę. Ok, i słuchajcie, ja je sobie jeszcze przekroję na pół, ponieważ będę je sobie blanszować we wrzątku. I słuchajcie, tak w całości nie zmieszczą mi się na patelnię, czy też nawet do większego garnka, bo są długie te szparagi. I teraz do takiej większej patelni wlewam sobie wodę, podpalam gaz i tej wody tak do 3/4 wysokości patelni. O. Wsypuję sól i czekam, aż mi się woda zagotuje. Woda już się gotuje, więc tutaj wrzucę szparagi. I słuchajcie, 2-3 minutki będę je tak blanszować. I po tych 3 minutach wyjmuję szparagi na talerz. Ok. Teraz mam na blachę, wyłożyłam papier do pieczenia i ułożę sobie szparagi. Skropię oliwą z oliwek. Oprószę solą. I włożę do piekarnika na jakieś 2-3 minuty. Teraz jak mi się szparagi zapiekają, ser zetrę na zesterze. Teraz na patelni podsmażę sobie cebulkę. Dałam tłuszcz. Jak się nagrzeje, to wrzucę cebulkę. Będę smażyć przez kilka minut, aż się zrumieni. Teraz już gaz wyłączam. Po 3 minutach wyjęłam z piekarnika szparagi, teraz posypię na wierzch ser. Będę zapiekać jakieś 3-4 minutki, aż mi się ser rozpuści i ewentualnie troszeczkę zrumieni. Moje szparagi już są gotowe. Teraz jeszcze je troszkę opuszę solą. Teraz jeszcze posypię cebulką i można zajadać, słuchajcie. Gotowe. I mamy to, słuchajcie, szparagi gotowe. Bardzo szybko się je przygotowuje i słuchajcie, są przepyszne pod każdą postacią. Czy jajecznica, czy ugotowane tak po prostu posypane solą, czy na przykład tak zapiekane. Polecam, słuchajcie, wykorzystujcie sezon na szparagi na maksa, ile się da. Szparagi są przepyszne i oczywiście zdrowe.
Smacznego Wam życzę i dawajcie znać w komentarzach, czy Wam takie szparagi smakowały. Do zobaczenia niebawem. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje, keto potrawy gotuje zdrowo. Smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło, ślicznie, keto, za to jej styl życia. Zdrowie na talerzu.